Gwiazdy Polskiej jest generał Sławomir Petelicki, twórca Gromu. Dzień dobry, panie generale. Witam. Co pan teraz robi? W tej chwili patrzę na pana i czekam na pierwsze pytanie, bo od niego będzie zależało, jak się potoczy nam dalej rozmowa. Bardzo lubię ten czas teraźniejszy, który pan generał użył. Ja też teraz patrzę na pana generała i pierwsze pytanie dotyczy Afganistanu. Skąd talibowie biorą broń? Ja może zacznę od tego, żeby trochę wprowadzić słuchaczy i widzów, o czym chciałbym panu powiedzieć, bo chcę powiedzieć o bardzo ważnych rzeczach. Chcę powiedzieć o bezpieczeństwie państwa, jeżeli pan mi na to pozwoli. A co mnie do tego upoważnia? Upoważnia mnie to, że rząd amerykański w latach 1990-93 włożył ponad $1 000 000, żeby mnie wyszkolić w dziedzinie bezpieczeństwa. I dlatego uważam, że trochę się nad tym znam. Afganistan jest używany często jako temat zastępczy. Straszenie Polaków terroryzmem, który przyjdzie z Afganistanu. Oczywiście to jest wielka polityka, to jest bardzo ważne, nasz udział bohaterskich naszych żołnierzy, nie do końca przygotowanych, za duża strefa. Talibowie biorą broń, sprzedając narkotyki głównie, ale nie tylko, bo tak jak Iran ostatnio przesyłał broń dla przeciwników Izraela, tak samo Iran też w tym bierze udział. Natomiast dla Polski ważniejsze jest to, ilu Polaków ginie na drogach, które są nadal w bardzo złym stanie. Dlaczego nie ma śmigłowców ratowniczych? Dlaczego kupiono F-16, które teraz bezczelnie MON stwierdza, ten beton monowski, którego nienawidzę, że w 2018 roku będą combat ready, czyli gotowe do boju. W 2018 F-16, na które wydano tyle pieniędzy. Ja myślę, że bardzo symbolicznym momentem było, jak pani prezydentowa łaskawie nadawała imię tym samolotom. I wszyscy widzieli, że był wiatr. I nie przygotowano się na ten wiatr. Trybuna się przewracała. W związku z tym wysoki mężczyzna w mundurze pilota trzymał ręką tę mównicę przez cały czas. Czy to potrzeba komentarza? Ale wtedy, kiedy kupowano F-16, wydawało się, że takie samoloty nowoczesne, bojowe samoloty są Polsce potrzebne. I proszę, to nie jest sprzeczne z kupowaniem helikopterów. Są takie państwa, które mają i helikoptery, i samoloty. Polski nie było stać na kupno i tylu samolotów, i jednocześnie helikopterów. O tym wiedzieli wszyscy. Tylko niestety u nas decyzje podejmują przeważnie nieudacznicy. To bo w Finlandii poproszono profesorów wybitnych, którzy ocenili, że offset Boeinga, czyli F-18, jest o wiele korzystniejszy dla państwa fińskiego. Dzięki temu jest Nokia i rozwój innych firm fińskich. U nas lobbyści Lockheed Martina byli na tyle silni, że nawet pozbawili stanowiska Romualda Szeremietiewa. Tak to wyglądało, bo on chciał śmigłowce, chciał leasing. I kupiliśmy tyle samolotów, a nie mamy pilotów, którzy mogliby w nich walczyć. Te samoloty się potrafią wznieść i wylądować. Ale i to w reklamie świetnie wygląda. Natomiast dla obrony państwa to jest afera. Tylko nie będzie komisji, panie redaktorze, bo są wszystkie opcje polityczne, powiem tak wulgarnie, w tę sprawę umoczone. Przypomniał pan wiceministra obrony Romualda Szeremietiewa. Słynne złapanie lobbysty na promie z udziałem helikoptera, czyli był helikopter, w tym wszystkim uczestniczył. I potem wykończenie ministra, rozumiem, minister Szeremietiew teraz jest po wszystkich sprawach, został uniewinniony, ale co to była akcja lobbystów i służb specjalnych polskich? Ja powiem tak, jeżeli tego lobbystę chciano zatrzymać, to trzeba było go zatrzymać na granicy, a nie wysyłać helikoptera, żeby go ściągać z promu. Bo jak twierdzą wtajemniczeni, coś tam się u niego znalazło na tym promie, czego nie miałby na granicy, bo tego nie przenosił. Coś on wyrzucił przez okienko, no niczego mu nie udowodniono. Więc takie zabawy z helikopterem, zatrzymywaniem promu, cofaniem nas ośmieszają po prostu. A my, naprawdę mnie zależy na tym, żebyśmy się nie ośmieszali. No ale pokazują, że służby specjalne w Polsce działają. Bo to są służby specjalne, a nie tajne. Służby specjalne to jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta z pełnym szacunkiem. Straż Pożarna, natomiast służby tajne działają tajnie. A u nas ginie szyfrant, który zna wielkie tajemnice. I nikt nie wie, gdzie on jest.
Pan generał przypomina historię sprzed kilku miesięcy. Rzeczywiście przez chwilę było zainteresowanie środków masowego przekazu. Pytanie, jak to człowiek, który jest szyfrantem, który zna szyfry, najtajniejsze kody polskiej, polskie kody ginie i co? On się znalazł, nie znalazł, bo szczerze powiem, nie dokończyłem tej historii. To jest pytanie do pana ministra Cichockiego, który zapewne jest bardzo dobrym analitykiem, ale mam wątpliwości, czy na przykład szef wywiadu pakistańskiego, co jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszych żołnierzy, spotkałby się z panem ministrem Cichockim. Jest pan generał pewny, czy nie jest pan generał pewny? Jestem ciekawy. Czy by się spotkał? Tak. A po co mieli się spotykać? No po to, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie naszych żołnierzy w Afganistanie. Profesjonalnie porozmawiać. A myśli pan generał, że nie ma takich spotkań? Że to nie jest tak, że... Ja nie wiem. Ja się po prostu pytam. Tak jak pan mnie pyta o coś, ja też pytam pana, a poprzez pana pytam innych, bo nie mam innej możliwości zapytania. Zaczął pan od bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwo państwa, wymienił pan śmigłowce. Wymieniłem przede wszystkim, gdzie ginie najwięcej Polaków. Na drogach. A teraz, jak przeczytałem ostatnie gazety, co mnie bardzo przeraziło, muszę powiedzieć, bo mam dużą rodzinę, że w szpitalach odwołuje się planowe zabiegi, bo nie ma pieniędzy. W związku z tym tych ludzi skazuje się na śmierć. To nie jest w porządku. To oczywiście nie jest w porządku, ale kryzys jest Jaki światowy. Jaki kryzys? Mamy bardzo dużo pieniędzy, które po prostu wyrzucamy w błoto. Czyli co, wymienimy projekty, które były w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wszystkie projekty chybione. Czy ktoś za to odpowiada? Ostatnio to naprawdę Mrożek by tego nie wymyślił, jak wodowano kadłub korwety Gawron, nad którą pracowano przez ponad 10 lat chyba. Wydano ponad miliard. Wodowano kadłub i pan minister wodując, pan minister obrony Bogdan Klich, z uśmiechem jak zwykle powiedział, że właśnie wodowaliśmy kadłub, ale nie mamy pieniędzy na dokończenie tej korwety. A można było za mniej jak połowę, mówią fachowcy, kupić porządną korwetę. Inne projekty też leżą. No wydaliśmy mnóstwo pieniędzy, które można było na leczenie obywateli skierować na te F-16. Biedne, że do tego wrócę. Ale to pan generał tak nie lubi tych F-16, nie, ale wydawało się, że to jest geostrategiczna decyzja Polski. No, związani z amerykańską armią, z amerykańską technologią, najwyższą na świecie. No to tak miało być. No, miało być i wyszło jak zwykle. 2018 już niedługo. No, najpierw euro 2012, a potem będziemy mieli samoloty. 2018, panie redaktorze, a w tej chwili się odbywają manewry obok naszej granicy i co mówimy, żeby NATO nas broniło. No to po co kupowaliśmy samoloty, które mają dopiero nas bronić w 2018? Czy pan uważa, panie redaktorze szanowny, że to jest mądra decyzja? Panie generale, no niedźwiedź tak w słowach jest na tyle silny, że nawet gdyby te wszystkie samoloty latały i to dwa razy szybciej niż latają, to i tak by nas nie uchroniły przed wielkim pomrukiem niedźwiedzia wschodniego. Przede wszystkim nie można mówić, że Rosja jest naszym wrogiem. To, co mówił Bogdan Klich, minister obrony, przed wizytą prezydenta, premiera Putina. Bo to, że ktoś robi manewry, to jeszcze nie oznacza, że się szykuje akurat do ataku. My powinniśmy być przygotowani na wszelkiego typu ataki, przede wszystkim na atak grypy. Bo ja nie chcę siać paniki, nie chcę mówić, że wszyscy powinni obywatele być szczepieni, ale taki zapas, żeby można było szczepić lekarzy, policjantów, kolejarzy, to powinniśmy mieć. No bo nie może być takiej sytuacji, że wszystkie państwa są durne, tak z tego wygląda, szczepią swoich obywateli, a tylko nas pani minister Kopacz chroni przed wstrętną szczepionką. No to też jest dziwaczne, prawda panie redaktorze? Ale panie generale, strategia antykryzysowa Polska się sprawdziła. Wszyscy wzięli miliardy euro i miliardy dolarów, które wpompowali w gospodarkę, a my żeśmy spokojnie czekali. Gdzie jest wzrost gospodarczy? W Polsce, a nigdzie indziej. Proszę pana. Może tak samo jest z grypą? Oby tak było. Ja życzę Polakom wszystkiego najlepszego, ale jak twierdzą fachowcy, ja na tym się nie znam, bo mówiłem, że tylko znam się trochę na bezpieczeństwie. Fachowcy twierdzą, że kryzys jeszcze się nie skończył, że będzie druga fala kryzysu. Trzeba być na różne warianty przygotowany.
A ja widzę, że my nie za bardzo jesteśmy przygotowani. Ale tutaj nie wiem, czy wspólnym mianownikiem dla wszystkich wypowiedzi pana generała nie jest, czy nie można postawić tezy takiej, że w Polsce rządzi nie mądrość, a odwrotność mądrości. Nie pamiętam słowa, dla określenia odwrotności mądrości. Może pan generał? Mnie się wydaje, że niestety nami rządzą, to już od szeregu lat, w dużej mierze ludzie, którzy nigdzie nie pracowali. Bo człowiek, który pracował, Balcerowicz, profesor, jak zrobił reformy, to one są w tej chwili pokazywane jako wzorzec na świecie. Natomiast szereg naszych polityków nigdy nie kierowała niczym, nigdy za nic nie odpowiadała. No i powiedziałbym, że jak gdyby robią na nas doświadczenia. A lepiej by było, gdyby ludzie, którzy już jakieś firmy tworzyli, tak jak to jest za granicą, którzy zarobili pieniądze już, pokazali, że umieją je zarobić, a nie tylko je tracić, żeby oni na jakiś czas zostawiali swoje firmy i brali udział w misji służby dla państwa, tak bym to nazwał. Czyli rządzą ci, którzy się nie znają? To jest teza pana generała. Ja nie chcę tak od razu wszystkich w czambuł potępiać, bo są ludzie, którzy robią z dużym zapałem to za w sumie nieduże pieniądze i jakoś im się to udaje, ale generalnie mamy taki trend, że do polityki idą ludzie, którzy gdzie indziej nikt by ich nie przyjął do pracy. I to jest dla mnie smutne. To wróćmy do sprawy Ministerstwa Obrony Narodowej i tego, co tam się dzieje. Generał Skrzypczak trochę na ten temat opowiadał. To jest prawda? Pan się z tym zgadza? Panie generale, biurokracja, która dba tylko o siebie, nie o wojsko, nie o sprawy bezpieczeństwa narodowego. Generał Skrzypczak był najlepszym dowódcą wojsk lądowych od 90 roku. Od w ogóle powstania stanowiska dowódcy wojsk lądowych, tak twierdzą żołnierze. Wczoraj w TVN były migawki dotyczące sytuacji w Polsce i myślę, że nie bez przyczyny prawie całe było zacytowane przemówienie generała Skrzypczaka nad trumną kapitana Daniela Ambrozińskiego, który zginął niepotrzebnie. I ja powiem tak, jeżeli ja bym był z zawodu psychiatrą, to chciałbym wykonywać mój zawód psychiatry. Pan minister Klich jest psychiatrą, jest ministrem. Niech tam. Ale dlaczego popiera ten beton wojskowy? Dlaczego nie ma w kierownictwie MON-u młodych ludzi, którzy kończyli amerykańskie akademie, brytyjskie akademie, niemieckie wojskowe? Dlaczego pan minister chwali się tym, że ma obok siebie generała Piątasa, który kończył akademię Związku Radzieckiego? Otóż pan minister Klich twierdzi, że pan Piątas jest skarbem, bo zna taktykę wroga, bo Rosja jest naszym wrogiem. To mówił pan minister Klich w TVN-ie. Natomiast takiego specjalisty jak generał Skrzypczak pan Klich nie potrzebuje. Ale on jest niewygodny, bo on mówi, że nie można wysyłać do Afganistanu Mi-24 ze słabymi silnikami, które nie dolatują te Mi-24 tam w góry, gdzie są nasi żołnierze. Przecież śmigłowce jeszcze nie strzelały w obronie naszych żołnierzy. Pan generał Skrzypczak mówi, że śmigłowce Mi-17, które tam dolatują, powinny być uzbrojone w szybkostrzelne działka. One ich nie mają. Dlatego patrol kapitana Ambrozińskiego przez 6 godzin był ostrzeliwany przez talibów i zostawiony bez pomocy. Pan generał Skrzypczak mówi, że nie da się prowadzić operacji bojowej bez rozpoznania wojskowego. Z wywiadem poradził sobie już pan Antoni Macierewicz. Nie mamy wywiadu wojskowego, kontrwywiadu pewnie też, ale możemy kupić, tak jak Rumuni już w 2004 roku mieli samoloty bezzałogowe typu Shadow w Iraku i nam pomagali. Nasz zakup małych orbiterów, które na duże wiatry w Afganistanie, po prostu się nie sprawdzają tam, był chybiony. Ale kupiono 10 zestawów po 8 milionów dolarów. To jest 80 milionów dolarów, to kilka dobrych można było kupić tych samolotów rozpoznawczych, żeby 2 kilometry od naszej bazy nie robiono zasadzki na polskich żołnierzy.
Ale nie kupiono. No nie kupiono i pan generał Skrzypczak został pozbawiony stanowiska, bo niepotrzebnie o tym mówił. Powinien siedzieć cicho, tak jak pan generał Cieniuch na przykład. Nigdy nie mówił, więc jest mózgiem pana ministra Klicha. To, że go wcześniej z Brukseli odwołał pan minister, żeby zrobić miejsce dla swojego przyjaciela generała Bieńka, to jest już co innego. Pan generał Bieniek zresztą jest twórcą znakomitej koncepcji przenoszenia dowództwa wojsk lądowych z Warszawy do Wrocławia w czasie prowadzenia operacji wojennej w Afganistanie. Nie wiem, co się z tą koncepcją dzieje, bo głupszej koncepcji to już naprawdę nie, trudno sobie wyobrazić, ale takie koncepcje są. I teraz, jeżeli ale to okiem już cytowanego tutaj Mrożka, pan generał obserwuje całą sytuację w Armii. Sławomir Mrożek wyjechał z Polski. Niektórzy żartują, że dlatego, że takich rzeczy jak u nas w armii się zdarzają, w Ministerstwie Obrony Narodowej, by nie wymyślił. Ale jednak wiedza generała Skrzypczaka jest w jakiś sposób cenna, skoro go służby wojskowe podsłuchują. No może w ten sposób się chcą dowiedzieć. Co myśli generał? Tak, żeby przekazać ministrowi dobre rady generała Skrzypczaka. Z tym, że ja na przykład radziłem panu premierowi na łamach różnych gazet i w telewizji, żeby poprosił generała Skrzypczaka, żeby został jego doradcą. Wtedy nie musiałby latać często do Afganistanu, tylko na miejscu by się dowiedział, bo szkoda mi, żeby ryzykował premier latając z naszego rządu do Afganistanu. Lepiej jakby usiadł z generałem Skrzypczakiem i dowiedział się, czego potrzebują żołnierze. To panie generale, gdyby pan został dyktatorem na jeden dzień, to co? Nie, proszę pana. Ja przede wszystkim jestem już emerytem w tej chwili. Panie redaktorze, nie mam zapędów dyktatorskich. Podlegam mojej żonie, wykonuję rozkazy, chodzę na bazarek po zakupy i tam miłe panie mówią mi, panie generale, tego niech pan nie bierze, bo to jest nieświeże. I to jest dla mnie bardzo wielka satysfakcja. Nie muszę się bać, nie mam ochrony. Ale nie wierzę, panie generale, że chodzi pan na zakupy z plastikową siateczką. Czy z plastikową siateczką pan chodzi na zakupy? Czasem z plecaczkiem, ale jak plecaczek jest za mały, to wtedy i plastikowa siateczka. Chociaż ekologiczne ostatnio używam. Kupiłem takie... To nie zostaje pan dyktatorem, tylko zostaje pan premierem na jeden dzień, ma podjąć jakąś decyzję. Jaką decyzję pan najważniejsze, panie redaktorze, jest to, żeby nie podejmować się takich misji, na których się człowiek nie zna. Ja się nadawałem bardzo dobrze na dowódcę Gromu. To wiem. Dwukrotnie dowodziłem Gromem. Teraz oczywiście już jestem na to za stary, a dowództwo jest znakomite w tej chwili. Muszę z satysfakcją powiedzieć, że wreszcie Grom ma znakomite dowództwo. Tak, w samym Gromie jest, no ale oczywiście na zewnątrz Gromowi próbuje się różne kłody rzucać pod nogi, ale ja wierzę w nich, że oni sobie dadzą radę. Natomiast, żeby być premierem, to trzeba mieć bardzo szeroką wiedzę, bo trzeba rozumieć doradców. A ja nie mam ani wiedzy ekonomicznej, ani wiedzy politycznej. Byłem słaby z matematyki. W związku z tym ja bym nigdy się nie podjął takiej misji. Także można nawet mieć, nie można mówmy, mieć profesora matematyki jako doradcę, a panie generale, wtedy trzeba go zrozumieć. A wracając do pierwszego pytania, a gdzie ci talibowie kupują broń? Panie redaktorze, talibowie dostają broń czasem w prezencie. Bo ten konflikt, jak pan dobrze wie, jest też podsycany przez różne grupy interesów. Natomiast jest to miejsce bardzo ważne dla świata. Bo jeżeli... Ja myślę, że za to właśnie prezydent Obama dostał Oscara. Nobla. Przepraszam, Nobla, tak. Oscara dostał, zostanie w niedługo. No, Oscara dostał Al Gore. Natomiast dostał Nagrodę Nobla za to, że potrafił w sprawie Afganistanu dogadać się z Rosją. Nie tylko Afganistanu, ale i Iranu. I to jest dla nas ważniejsze niż tarcza antyrakietowa. Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją w sprawie pokoju światowego i wspólnego przeciwstawiania się konfliktom jest ważniejsze niż to, że będziemy mieli tarczę. Ale mimo tego porozumienia talibowie mają coraz więcej siły. Czyli mimo tego ktoś silniejszy musi im pomagać po to, żeby ją mieli. Bo w końcu ta wojna, która była w Afganistanie, rozszerza się i jest już prawie w Pakistanie. Gdyby koncerny farmaceutyczne chciały kupować od biednych Afgańczyków to, co oni tam produkują, a nie kupowały za grosze kartele narkotykowe, to ta sytuacja by o wiele lepiej wyglądała. To jest skomplikowana operacja i ja nie,
Nie jestem na tyle specjalistą, żebym się podjął jakiejś głębokiej analizy i rozwiązania. Teraz Amerykanie stosują taktykę przekupywania watażków miejscowych. To jest taktyka na krótką metę może dobra, ale wiadomo, że w Afganistanie jeszcze nikt wojny nie wygrał. Memento. Panie generale, na zakończenie pytanie, to co pan teraz robi? W tej chwili mam taką listę od żony, co mam kupić. Jak skończę rozmowę z panem redaktorem, udaję się na bazar. Ziemniaki? Nie tylko. Dziękuję za rozmowę. Przede wszystkim cykoria. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Jazdy Polskiej, pierwszego programu w wirtualnej Polsce, które miałem zaszczyt poprowadzić, był generał Sławomir Petelicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.